Wystawa została zorganizowana we współpracy z Informacją Turystyczną w Lubyczy Królewskiej. Skamieniałe drzewa to jedne z osobliwości natury, których największe skupisko znajduje się w okolicy miejscowości Siedliska. To właśnie w Siedliskach znajduje się Muzeum Skamieniałych Drzew, z którego przywiezione zostały okazy prezentowane na wystawie w zamojskiej lunecie. W rozmowie z naszą redakcją Jadwiga Pizun. Wystawa odbywa się dzięki panu Wojciechowi Sachajko. To on zadzwonił do mnie z taką propozycją, no ja oczywiście jestem bardzo zadowolona. Tutaj dzięki przychylności pani dyrektor i u mnie pana wójta mogło dojść do tego spotkania, tej wystawy. Podkreśliła, że okazy, które znajdują się w muzeum, pochodzą z przedziału czasowego od 12 nawet do 18 milionów lat. Dlatego stanowią one ciekawy obiekt naukowy, na podstawie którego można poznawać zjawiska, jakie przyczyniły się do powstania tego fenomenu. Po pierwsze, są tam dowody na to, że jest to drzewo, pomimo że wygląda i przypomina kamień, to, że jest to drzewo, są na tym oznaki. Kolejną taką to są barwy, a więc w jakim środowisku dokonała się ta zmiana z drzewa w kamień. Współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, tam szczególnie z panem Markiem Krąbcem, który dokonuje właśnie z grupami odkrywek i dzięki temu wiemy, że te drzewa są nie głęboko, bo do 1,5 metra w ziemi i właśnie w jakim okresie. Wcześniejsze nasze informacje to były, że na okres 13-14 milionów lat przed naszą erą, a już obecnie mamy od 12 do 18 milionów lat te, które są na naszym terenie. Wystawa Szlakiem Skamieniałych Drzew czynna będzie do 16 grudnia.